Okej. To te mamy wyczyszczone. Byleby nie zginąć w głupi sposób, bo serio, mi nie zależy na głupich śmierciach. Chociaż wiadomo, będzie to śmieszne, co nie? Wiadomo dlaczego zresztą, bo zginę w debilny sposób i potem będzie haha. To normalnie, kurde, musi być uwiecznione, nie? Funny moment czy coś. Dobra, co my tutaj mamy? 30 na 70, 11 na 81, o kurde! Czy ich czasem nie posrało z tą liczbą gold gemów? O Jezus Maria! No trochę tego jest, ale wydaje mi się, że jest ich dużo, ale one są blisko siebie, te gold gemy. W sensie, że jest więcej tych stworków. Okej. Czemu ja zawsze się łudzę, że to będzie jakiś ogromny wybuch? Nie wiem. Tu nic nie ma. Tu natomiast są te. Siedemnaście. O, tutaj jeszcze trochę orbików. Nie, powiem wam szczerze, że te drugie lokacje tych pierwszych poziomów pokroju Strip Mine 2 czy właśnie Construction Site 2 to są lepsze wersje pierwotnych poziomów. Takie jest moje zdanie oczywiście. Takie lepiej, bardziej rozbudowane i dłuższe są trochę, co jest plusem i minusem, bo jak zapomnisz powiedzmy jednego orba, no to trochę masz problem. No bo musisz jakby cały poziom ogromny robić, nie? Jak na przykład Construction Site 2, ale no Construction Site 2 aż taki chyba ogromny nie jest w sumie. Też nie przesadzajmy już. Nie róbmy z Construction Site 2 już tej czarnej owcy, okej? Buchnij! O, wybuchło, dobra, okej. To skoro buchnęło, to już jest spokój święty. Ile tutaj orbów? 70, dobra. Spokojnie, to jest easy do zrobienia. O kurde, ty! O kurde, to już mało tego zostało, na to wygląda wtedy. To było jakby taki zbiór tych wszystkich zarodników. Ja przez chwilę myślałem, że to takie, wiecie, fake zarodniki są, ale tu się okazało, że jednak nie. Chyba, że one do końca nie wybuchły i zostaje nam faktycznie jeszcze tutaj... Nie, one wybuchły. Dobra. To już się nie zajmuję tym. Teraz tak. Nic tu nie pominąłem? Nie. To lecimy dalej. Okej, to było głupie. Tak musiałem aż dać na pauzę, żeby stwierdzić, że to było głupie, nie? Wiecie, co jest na kurde! Wiecie, co jest tym wszystkim najśmieszniejsze?
że ja praktycznie w te poziomy w ogóle nie ćwiczyłem. To, co teraz widzicie, to jest kompletnie wszystko na ślepo, a ja tutaj mniej więcej ogarniam orby. Jak ja bym w tę gierkę już grał, nie wiem, 10 raz z życiu. W życiu w sumie, nie z życiu, kurde. Co ty masz dzisiaj z tym językiem, Michał? Jezu, ja naprawdę tego nie lubię. Ja będę musiał chyba do jakiegoś, kurde, logopedy iść. I sorry, jeżeli, nie wiem, przesterzę czy coś. Jeżeli trochę głośniej powiedziałem i wy odebraliście to trochę jako przester, ale niestety są rzeczy, które czasami zbyt emocjonalnie reaguję i to jest jedna z nich właśnie. Ja bardzo nie lubię właśnie, jak takie coś się dzieje u mnie. Sześćdziesiąt, no to jest, kurde, kozak liczba. No, coś tutaj mamy jeszcze. Ho, ho. Myślałem, że to zdobędę, no ale... Dobra, jeszcze jedna próba. Jeżeli się nie uda, to wtedy walimy to na sukę i lecimy dalej po prostu. Ale zebrałem to, więc możemy teraz olać sprawę. Oj, 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 tu już mamy zbiór wszystkiego tak na dobrą sprawę. To może jednak tędy jeszcze nie idźmy. Mam jakieś dziwne wrażenie, że gdzieś w połowie poziomu albo na początku pominąłem orby, nie? I... mam nadzieję, że to nie będzie na skutek tego, że teraz nie będę mógł zrobić 100% tutaj, bo bardzo bym chciał. Nieironicznie mówiąc. No jeszcze tylko dwa nam zostały, więc technicznie to już nie jest dużo. Serio, niby tutaj jest sporo rzeczy do robienia pod względem, wiecie, takich, że na przykład musicie zabrać 30 tego, 30 tego, albo zniszczyć 30 tego, 30 tego, a tu się okazuje, że to się w miarę szybko robi. To nie są jakieś super wymagające misje. A, wybuchło sobie. Okej. Czemu ja w ogóle nawet odnoszę wrażenie, że ta muzyka, co teraz leci, to jest taka typowo faraonowa muzyka? Bo do serio, to kojarzy mi się bardzo z Egiptem, jakby to był bardziej egipski poziom. Szczerze powiedziawszy. Okej, okay, czyli to tak wygląda sprawa. 59. Kurde, to się okaże, że zaraz wszystko tutaj zbierzemy. Bo tak właśnie będzie chyba. 63 na 81. Kurde. Co tu się dzieje najlepszego? Proszę państwa. Kogoś ominąłem? Nie widzę, dobra, więc walić to. Lecimy dalej.
Jeszcze jeden ten, zarodnik. Jeszcze jeden zarodnik i... Będzie cacy. Odkąd jest ten nowy upgrade, to w sumie lubię go teraz wykorzystywać. Sami zresztą widzicie chyba, nie? O, i tutaj chyba będą właśnie już reszta tych. Tak mi się wydaje, że reszta będzie tych ziomeczków. ...76 na 81, 63 na 70, więc gdzieś tutaj blisko pominąłem większość tych przeciwników. Mission complete, dobra. Ta, mogę pogadać sobie z tym panem kopalnym. Panem górnikiem, Jezu, kopal... Co ja pierdzielę? The fuck? Pan kopalny. Co? Dobra, mamy wszystkie te gold gemsy, ale nie mamy precursor orbów wszystkich. Nice work. With all those squish bugs, the queen should be on her way. Now all you have to do is go wait at the trap. Dobra, fajnie, cieszę się. Cieszę się naprawdę, że uważasz, że misję mamy zaliczoną, że jesteś z nas zadowolony. To teraz pozwól mi zebrać pozostałe orby, które pominąłem. A tu już widzę, że trójeczkę ominąłem. Gdzieś jeszcze pominąłem. Chyba nawet wiem gdzie. Był jeden korytarz, który chyba ominąłem. Tam na 100% były orby. Na bank. Więc lecimy tam. Sorry, jak mam możliwość mieć od razu 100%, to ja chcę z tego skorzystać. Mniej będziemy mieli wtedy do cofania. Co za tym idzie, tylko może na to jeden stream poświęcimy, no ale hej. Dobra, zobaczmy, gdzie mniej więcej ja nie poleciałem. Tutaj byłem. To było ha ha ha, hi hi hi. Tutaj też niszczyłem. Muszę patrzeć po skrzynkach, bo jeżeli będzie jakaś skrzynka, która nie będzie... O, na przykład tutaj, widzicie? Tu mnie nie było. Proszę was. 100% od razu zrobiliśmy. Po co miałbym się tutaj wracać? Po 4 orby. Błagam. I nie, nie, ja to nie mówię tutaj tonem wywyższającym się, że jestem jakiś ultra kozak czy coś, tylko po prostu mówię, lepiej chyba czas sobie zaoszczędzić, co nie? Przynajmniej ktoś może potraktować mój let's play jako taki poradnik, jak zdobyć 100% tutaj. Właśnie robiąc też takie pojedyncze backtrackingi, jak ten chociażby. Fajne to jest to, fajne jest to, że jakby dzisiaj 15 wrzuciłem bodajże 11 i 12 odcinek, bo o 12 chyba będzie właśnie 12 odcinek albo 11 z Daxtera. I fajnie, że zostało mi jeszcze z 2 albo 3 odcinki z poprzedniej sesji, którą nagrywałem parę dni temu zresztą. Nie pamiętam kiedy dokładnie, chyba 13 albo 12, czyli 3 dni temu nagrywałem. Więc, a tu kolejna sesja się już robi, nie? Proszę bardzo, piękne 100%, Strip Mine 2. Yes! Mam z czego być dumny. To chyba klątwa Construction Site była, bo wiecie, skoro Construction Site 1 nie zrobiłem na 100%, tak, bo nie robiłem na 100% chyba. No, to skoro nie zrobiłem jedynki na 100%, to dwójki tym bardziej nie zrobię na 100%. A w Strip Mine, skoro zrobiłem jedynkę na 100%, a, mamy tutaj bossa. Skoro Strip Mine 1 zrobiłem na 100%, to raczej dwójkę też zrobię na 100%. Takie szczęście, moi drodzy.
Ale lecimy. Konfrontacja z drugim bossem w gierce. Dopiero. To już ponad połowa gry, 57%. Halo. A my dopiero drugiego bossa mamy. To jest śmieszne. Okej, okay. I na czym to teraz polega? Bo na razie tak se go na luzie atakuje. A, i on tak na razie non stop będzie z tej swojej dziupli wyrzucał tych metalheadów. A, okej, okay. Mogłem się spodziewać. Dobra, mogłem się tego spodziewać. A, to tak się atakuje? Dobra, bo ja mówię, ja nie wiem jak się z tym bossem walczy, już nawet nie pamiętam. Kiedyś wiem, że tutaj doszedłem i miałem problemy z tym bossem, ale teraz? I to kiedyś, jak byłem młodszy. Nie mylić z tym, że 3 lata temu to zrobiłem, bo 3 lata temu przypominam, że utknąłem wiadomo gdzie. Dobra, nie ogarniam za bardzo. Jak tutaj bez szwanku zaatakować te królowe? Znaczy tą królową. Ale muzyka w sumie jest całkiem spoko. Tak, no nie mogę powiedzieć, że nie. Szkoda tylko, że niestety muszę znowu zaczynać od tej formy zarodkowej, tej takiej malutkiej. A dopiero potem przechodzimy do prawdziwej konfrontacji, więc wolałbym chyba już teraz prawdziwą konfrontację, co nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że byłoby po prostu lepiej od razu już z nią walczyć. Niż czekać na specjalne zaproszenie od pani królowej. Dobra, jest i ona. Nie da się. No, to jest najgorsze, że nie da się tego skipować. Ale myślę, że teraz jakoś ogarniemy tego bossa. Na spokojnie. Mamy czas. Dopiero godzina sesji jest. Kto wie, może nawet dzisiaj prawie że gierkę skończymy całą. Kto wie. Dobra, to mi nie wyszło. To mogę powiedzieć, że to mi nie wyszło. O, to mi wyszło. To mi wyszło, bo nie oberwałem. Więc tak chyba trzeba będzie robić. Ten to boss jest easy, dobra. Jeden fail. Trudno się mówi. Patrzcie, ile ona HP ma zresztą zdjęta. Zdjęte ile ma HP. Nie, serio. Michał, po tej sesji idziesz do logopedy. Au, dobra, tego nie spodziewałem się. Mam mało HP. O nie, no dobra. No to dawaj, atakuj. No, no właśnie, to właśnie na tym polega. I to jest mega fest przesrane. Dobra, widzimy się, kiedy znowu zleję jej tyle HP, ile miała. Bo trochę tego będzie, niestety. Trochę chyba tych edytów będzie w tej sesji. Jak zwykle zresztą. Dobra, już mam taktykę na tą królową. Po prostu trzeba ją właśnie atakować wtedy, kiedy ona właśnie próbuje się wbić w te gniazdo. I właśnie wtedy ona... Kiedy ją się zaatakuje, to ona wtedy po prostu przylatuje tutaj i trzeba atakować ją w ten niebieski, no, punkt.
Proszę bardzo, nawet nie zdążyła wypuścić tych swoich tam minionków. Trzy razy atak i ona odlatuje, nie? Taki jest schemat właśnie walki z nią. O proszę, a teraz coś nowego tutaj ogarnia. A, dobra, czyli rozumiem, że to musimy również niszczyć tym elektrycznym, dobra. Do 3 razy sztuka, moi drodzy, do 3 razy sztuka. Postaram się nie zmarnować HP do tego czasu, w sensie mojego życia. Tymczasem, edyt. Bo cóż innego mogę poradzić. Moi drodzy, 4 punkty zdrowia. 4 punkty zdrowia, moi kochani. Do 3 razy sztuka. To nie był trudny boss. Choć przyznam, że troszeczkę problemu sprawiał, ale nie mogę powiedzieć, że był to trudny boss. Oj, nie. To nie był trudny boss. Zdecydowanie nie. Ale cóż, trudno się mówi. Najwidoczniej bossowie w Daxterze nie są jakoś super wymagający z tego, co widzę. I'm back in business. No more Queen Bug. You can go now. Ta, a ten z kolei może wrócić do normalnej roboty, bo on się obawiał, że zaraz ta królowa mu coś zrobi. Że wiecie, że nie będzie mógł na spokojnie się skupić na swojej robocie. Bo coś, bo zaraz oczywiście królowa może coś zniszczyć, czy coś ten deseń. Więc, górniku, bądź spokojny. Okej, więc zobaczmy, co teraz będziemy mieli do roboty. Bo mam pewne obawy, że jakiś kolejny poziom się tutaj zaraz zacznie. Mam nadzieję, że nie jakiś super długi. Na razie lećmy do naszego skuterku. A, to w Pumping Station nadal coś mamy do roboty. Okej, więc zobaczmy, co będziemy mieli teraz do roboty. Tutaj widzę latające orby, ale nimi się zajmiemy na jakimś streamie czy coś. Co mamy do roboty w Pumping Station? Lumbermill, o, nowy poziom się odblokował.